Filip Heiser wpadł w poważne kłopoty i to dużo poważniejsze niż te, o których dowiedzieliśmy się w ostatnich doniesieniach medialnych. Nie jest tylko tak, że Heiser nie chce wypłacić pieniędzy matce chorego dziecka. On ma dużo większe kłopoty. Dyrektor finansowy Fundacji Heisera usłyszał zarzuty zdefraudowania co najmniej 700 tysięcy złotych. Ale sam Heiser, zamiast powiedzieć prawdę, przyjąć to na klatę, woli winę zrzucać na matkę chorego dziecka i na dziennikarzy. Nazywam się Kuba Wątor, a to jest program Donosy. Zaczęło się od artykułu Wojtka Mulika w Gońcu, który opisał historię Oskara Kozieła. To jest chłopiec, który dziś ma 7 lat, ale cała historia zaczyna się 2 lata temu, gdy był 5-latkiem, a jego mama Monika spotkała pod siedzibą Dzień Dobry TVN Filipa Heisera. Opowiedziała mu o chorobie swojego dziecka, a Heiser postanowił założyć zbiórkę pod banderą fundacji Taka Akcja. To jest fundacja charytatywna założona przez niego samego. Potrzebne wtedy było 3 miliony złotych. Filip Heiser, w oświadczeniu, do którego zaraz przejdziemy, napisał, że w sumie nie wiadomo, na co choruje dziecko, bo dokumentacja z polskich szpitali jest niejednoznaczna, ale z pewnością nie wskazuje na ewentualność śmierci dziecka. Z dokumentów, jakie dostarczyła nam matka dziecka, wynika, że choruje ono na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Potwierdzają to też diagnozy kliniki w Łodzi i prywatnego specjalisty w Warszawie. Ale uwaga, my jesteśmy dziennikarzami, nie lekarzami. Mówimy o tej diagnozie lekarki, którą zweryfikowaliśmy i raczej nie ma wątpliwości co do jej prawdziwości. Natomiast w historii choroby Oskara faktycznie są inne, dziwne dokumenty, które wymagają analizy ekspertów. Jednak do samego 7-letniego Oskara i jego mamy, którzy wydają się być leczeni dziwnymi metodami medycznymi, jeszcze wrócimy. Fundacji Heisera udało się zebrać 1 200 000 zł na Oskara i zaczęła te pieniądze przelewać. Na załączonym screenie widzimy podsumowanie wydatków na leczenie od września 2023 do 12 kwietnia 2024. W sumie to jest 307 000 zł. Widać też, że na fundacyjnym subkoncie chłopca pozostało jeszcze na leczenie 353 000 zł. Żeby nie było żadnych wątpliwości, tutaj potwierdzenia przelewów, które wykonała Fundacja Filipa Heisera. Od kwietnia Fundacja Filipa Heisera przestała przesyłać te pieniądze do Stanów, a matka chorego Oskara twierdzi, że jeżeli on nie będzie przyjmował leków, to może po prostu umrzeć. Twierdzi też, że nie mogą teraz z dzieckiem wrócić ze Stanów do Polski, bo tutaj na pewno czeka go śmierć. Fundacja bierze odpowiedzialność za życie dzieci. Jeśli nie przekażemy pieniędzy, to nie dojdzie do podania kolejnej dawki leku. Życie i zdrowie mojego dziecka nie poczeka, mówi Monika Kozieł. Matka dziecka wysłała do naszej redakcji kilka kosztorysów i widać na nich kwoty kilkunastu tysięcy dolarów do opłacenia. W zeszłym tygodniu redakcja Goniec postanowiła opisać tę sprawę. Autor artykułu, Wojtek Mulik, przez 3 dni próbował się skontaktować z Filipem Heiserem. Telefonicznie, SMS-owo, mailowo, próbował także kontaktu z jego menedżerką. Cały czas była cisza. W międzyczasie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Na przykład Wojtek Mulik został zablokowany przez Filipa Heisera w social mediach, mimo że nie kontaktował się z nim poprzez te social media. Na Instagramie Filip Heiser wrzucił jakiś filmik, w którym napisał, że wyjeżdża z kraju, a po chwili te stories usunął. Potem napisał, że sprzedaje swój domek na Mazurach. I gdy od nas nie odbierał telefonów, wiedząc, jak poważna jest sprawa, że chodzi o chore dziecko, o duże pieniądze, znalazł czas na wywiad z Super Expressem. Tam w ogóle nie wspominał o sprawie Moniki Kozieł, jej syna Oskara, ale za to żali się, że ludzie go krytykują, no ale też chwali, że jego kebab ma już 700 franczyz i on za 3 lata może być królem kebabów. I na samym końcu wywiadu, ni stąd, ni zowąd, mówi nagle, że wyjeżdża z kraju. Tylko jeszcze nie wiadomo gdzie, bo miejsca szuka mu agent nieruchomości. Tymczasem po kilku dniach dobijania się, w końcu odezwała się menedżerka Filipa Heisera, pani Wiktoria Pawlak, i wysłała nam oświadczenie. Niestety nic więcej z tej odpowiedzi się nie dowiedzieliśmy, ale za to Filip Heiser niedługo potem na swojego Facebooka wrzucił bardzo długie oświadczenie. Oświadczenie ma wiele wątków, jest chaotyczne i albo Heiser pisał je w dużych emocjach, albo celowo tak je napisał, żeby nie wiadomo było, o co chodzi i kto jest winny. Heiser pisze m.in., że pani Monika wydała dużo pieniędzy na samolot i mieszkanie w Stanach, prosiła też o nowy samochód i chyba sugeruje, że jest ona oszustką, bo pisze tak: tą historią nie pogardziłby Netflix. I tłumaczy też, że po zebraniu ponad 1 000 000 złotych na chorego Oskara, jego mama dalej potrzebowała 3 milionów. I że zarówno wtedy, jak i teraz słyszy od niej, że dziecko umiera, co, jak rozumiem, ma świadczyć o jej niskiej wiarygodności. Potem Filip Heiser żali się generalnie, jak trudno ma w życiu. Wspomina m.in. o tym, że codziennie dostaje setki próśb o pomoc w zbiórkach ciężko chorych dzieci i że to mu wpływa na psychę, co ja rozumiem, bo ludzie popularni rzeczywiście mają mnóstwo takich próśb. No i co masz zrobić, jak dostajesz wiadomość, proszę pomóc mojemu dziecku? Zignorować? Źle.
wrzucić, niby okej, ale zaraz tych 99 innych też będzie miało pretensje, dlaczego mojego dziecka nie wrzuciłeś. Więc to jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Potem w oświadczeniu zaczyna się już ten wspomniany chaos i Heiser pisze m.in., że jego fundacja stała się fundacją pomocy jednemu dziecku z wątpliwą dla niego bazą do prowadzenia kolejnych akcji pomocowych. Mimo że kilka linijek wcześniej sam chwalił się, że dzięki jego zasięgom i działaniom uratował zdrowie i życie kilkunastu dzieciom. I dalej w jednym akapicie pisze o tym, że jego fundacja została okradziona, że strona została zablokowana i że sprawa jest na prokuraturze, a on wysyła tej prokuraturze rachunki, które dostaje od pani Moniki. Tak jakby to pani Monika miała okraść tę fundację albo stronę zablokować. I dodaje, że jego fundacja nie jest jedyną, która aktualnie nie wypłaca środków pani Monice. Weryfikuje. Ale kto weryfikuje i co weryfikuje? Nie wiadomo. I jeszcze na koniec tego oświadczenia Heiser żali się tak generalnie, pisząc: ja widocznie nie znam się na pomaganiu, za to na kebabach? Świetnie. A każdy powinien w życiu robić to, co umie najlepiej i niekoniecznie w jednym kraju przez całe życie. Co mnie tu trzyma? Mama. Matka mojego dziecka i tak ogranicza mój kontakt z synem. Relacja z ojcem też nie jest łatwa. Mam dosyć. Polskiej zimy też. Czyli Filip Heiser żali się, że jedyna osoba, z którą ma dobry kontakt, to jest jego mama, ale poza tym z ojcem ma kiepski kontakt, z matką swojego dziecka ma kiepski kontakt, w związku z tym ze swoim dzieckiem ma kontakt ograniczony, a do tego nie lubi polskiej zimy, dlatego wyjeżdża latem. Trochę konkretniejsze jest jeszcze inne, chyba już trzecie oświadczenie Fundacji Heisera, które zdobył serwis Jastrząb Post. Dowiadujemy się z niego, że to Monika Kozioł wyłudza pieniądze także od innych fundacji, które też zablokowały wypłaty, a Fundacja Heisera zdemaskowała jej oszustwa i zawiadomiła odpowiednie służby. To wszystko brzmiało bardzo chaotycznie, ale już teraz wiemy, dlaczego Filip Heiser tak kręcił i próbował zamydlić obraz. Jak udało nam się ustalić w prokuraturze, nie ma żadnego postępowania czy sprawy dotyczącej oszustwa przez panią Monikę Kozieł, matkę chorego Oskara. Owszem, prokuratura prowadzi śledztwo, ale w zupełnie innym kierunku. Śledztwo dotyczy dyrektora finansowego Fundacji Taka Akcja Krzysztofa Eś, czyli Fundacji Heisera. To ten dyrektor finansowy miał zdefraudować 700 tysięcy złotych, czyli te pieniądze z różnych zbiórek prowadzonych przez fundację. Materiały są już na tyle poważne, że dyrektor finansowy fundacji usłyszał już zarzuty. To zresztą ten dyrektor proponował Monice Kozieł pomoc w dodatkowej promocji zbiórki na pieniędzy na Oscara w zamian za 50 tysięcy złotych. A więc podsumujmy, Filip Heiser ma kłopoty w relacjach w zasadzie ze wszystkimi wokół. Jego fundacja prawdopodobnie została oszukana przez jej dyrektora finansowego. Matka chorego dziecka nie może przez to dostać reszty pieniędzy. A Filip Heiser, zamiast powiedzieć to wprost, transparentnie, zaczyna kręcić, zrzuca winę na matkę, na dziennikarzy, a potem jeszcze strzela focha, obraża się na wszystkich wokół i mówi, że wyjeżdża. Bo wątek pani Moniki i jej dziecka i jego choroby to jest zupełnie inna historia. Oskar i jego mama sami mogli paść ofiarą oszustów, tak zwanego podziemia medycznego. I rzekomych specjalistów stawiających błędne diagnozy tylko po to, żeby wyciągnąć od matki jeszcze więcej pieniędzy na to fikcyjne leczenie. Wskazuje na to też Michał Janczura, dziennikarz Radia Tok FM i autor serialowego podcastu Podziemie. To jest serial, w którym Michał opowiada o tym, jak lekarze wyciągają pieniądze od chorych ludzi, wmawiając im, że są chorzy na przewlekłą boreliozę. Według Michała analogiczny przypadek dotyczy pani Moniki, tylko tutaj jest wmawianie innej choroby. Matka tak naprawdę opowiadała Oskara i sugerowała, że pieniądze mają być przeznaczone na leczenie SOT, SOT, czy jak to woli. A to był też jeden z wątków, który ja analizowałem. Dlatego, że w tej klinice tym samym leczeniem rzekomo miano leczyć boreliozę, ponieważ ten SOT, jak się okazuje, miał być takim panaceum na całe zło, infekcje bakteryjne, wirusowe, nowotwory. No i wtedy w trakcie prac nad serialem ja zacząłem badać, co to jest to SOT. Okazało się, że nie tylko ja nie wiem, co to jest, ale i nauka nie wie, co to jest. Terapia nigdzie nie jest ani zarejestrowana, ani przebadana, ani nie ma żadnych opracowań na temat tej technologii. No ale jak rozumiem, ktoś matce Oskara powiedział, że tym sposobem będzie można wyleczyć dolegliwości jej syna. Czyli no,
powstaje taka piramidalna sprawa, nie chcę powiedzieć oszustwa, bo zaraz ktoś tutaj zacznie wyciągać konsekwencje prawne. Natomiast no, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której zbierane są ogromne pieniądze i mają być przeznaczone na zastosowanie metody, która nie ma żadnej dowiedzionej skuteczności naukowej. W dodatku nikt z naukowców nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, z czym mamy do czynienia, czy to działa, czy to w ogóle nie jest jakiekolwiek oszustwo, no to zacząłem zadawać pytania. W tej sprawie nie kontynuowałem z tego względu, że po pierwsze ta zbiórka została przerwana i wiem, że to leczenie się odbywało, a wiemy to stąd, że sam doktor Majdyło na swojej stronie internetowej czy na Facebooku chwalił się, że Oskarek ich potem odwiedza, że jest mu dużo lepiej. Oczywiście potem pojawiały się kolejne zbiórki i Oskarek wcale się nie miał lepiej, stąd ja rozumiem to leczenie w Stanach Zjednoczonych. Mamy ludzi, którzy cierpią, którzy są w związku z jakimiś dolegliwościami chorzy albo mają jakieś problemy natury neurologicznej albo innej. Medycyna klasyczna albo to nazywa i nie zna lekarstwa, albo nie jest w stanie wydać takich łatwych osądów. No i wtedy pojawiają się właśnie ludzie, którzy mówią, my wiemy, my zrobimy, my mamy super nowoczesne metody, no tylko niestety to osobno kosztuje. Nie będę oceniał rodziców, bo łatwo sobie wyobrazić, co czuje rodzic chorego dziecka. Chce pomóc za wszelką cenę. Czy się wydaje wmanewrować jakieś mechanizmy, czy po prostu sam to trochę napędza, to już jest zupełnie inna para kolorów, to jest sprawa indywidualna. Natomiast wtedy ci szarlatani stosujący niesprawdzone metody no mają pole do popisu, bo oczywiście koszty nie grają roli, tym bardziej, jeżeli wchodzą w to zbiórki. Te zbiórki w związku z tym, że mamy do czynienia z dziećmi, bardzo często okazują się być skuteczne. No a potem to już jest taka samonapędzająca się machina. Ktoś zobaczy, że to działa, to trudno to powstrzymać. Niestety, no jak się okazuje, temu dziecku do dzisiaj nikt nie pomógł, tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że okej, sprawa jest załatwiona. Ale ta historia jest historią wtórną w całej tej sprawie. Najważniejsze jest to, że Filip Heiser kręcił i zrzucił winę właśnie na matkę, na dziennikarzy, zamiast wprost powiedzieć, jak było. No i przede wszystkim, zamiast na początku zweryfikować dokładnie dziecko, dokumenty, matkę, całą sprawę, bo przecież to leży w obowiązkach fundacji charytatywnych. Przecież dlatego my, darczyńcy, dajemy te pieniądze, bo ufamy, że fundacja sprawdziła, na kogo zbieramy. A tymczasem fundacja Filipa Heisera miesiącami reklamowała zbiórkę. Informowała, że przerwanie leczenia dla chłopca będzie równoznaczne z wyrokiem śmierci. Darczyńcy mogli przeczytać, że walka o zdrowie chłopca trwa od lat. Według informacji znajdujących się na stronie zbiórki zorganizowanej przez taką akcję, u chłopca ostatecznie wykryto zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, co nazwa zostało na stronie zbiórki Fundacji Heisera chorobą śmiertelną. Darczyńcy mogli też przeczytać, że ta choroba, jeśli jest nieleczona, zabiera nam cząstkę Oskara każdego dnia. Filip Heiser w tym roku kończy 40 i znalazł się w ogromnych kłopotach. Ja mu życzę, aby wszystko sobie jakoś ułożył. I przestał się żalić albo zrzucać winę na innych tylko po męsku, przyznał się do błędów i spróbował je naprawić. Na koniec warto jeszcze powiedzieć o dwóch osobach w tej sprawie. Krzysztof Eś, czyli ten dyrektor finansowy, to on jest prawdopodobnie sprawcą całego zamieszania. Prawdopodobnie w tych 700 tysiącach złotych, które zniknęły, były też te pieniądze dla Oskara. No i druga osoba to Wojtek Mulik, autor artykułów o Filipie Heiserze i nasz dziennikarz, który całą tę sprawę wyciągnął i opisał. Brawa. Ja nazywam się Kuba Wątor, a to był program Donosy. Ale się elegancko napi... Jak on się nazywa? Strasburger mody. Heiser! O!